Sie wacht morgens auf, guckt und sieht ein und dann fängt sie an zu strahlen. Das ist eines der schönsten Gefühle. Da kann die ganze Nacht furchtbar gewesen sein. Sobald das passiert, geht es der Mutti auch wieder gut. Dziecko zdążyło się już sporo nauczyć. Poza jednym, przesypianiem całej nocy. Wielu rodziców tęsknie wyczekuje nocy, którą ich dziecko wreszcie prześpi. Można temu dopomóc. Und dann versuche ich ihm irgendwie so ein bisschen zu beruhigen, zu streichen, leise mit ihm zu sprechen, ihm vielleicht mal einen Schnuller zu geben, dass er so eine Spannung abbauen kann. Und ja, klappt durchaus auch nicht immer. Hatte dann immer irgendwie mal gelegentlich auch echt so Viertelstunden Schlafattacken und dann war es das auch schon wieder. Małe dzieci dopiero stopniowo rozwijają w sobie rytm dzienno-nocny. To może potrwać. Do tego momentu pomagają spokój i cierpliwość. Das Einschlafen ist so eine Sache, weil wir noch keinen festen Rhythmus haben. Das heißt, wir geben dem Baby noch den Freiraum, seinen Rhythmus selber zu finden. Wir sagen jetzt nicht, es ist 20 Uhr, wir müssen jetzt schlafen und wir müssen jetzt was machen, um das Kind zum Schlafen zu bringen. W ciągu pierwszych 6 miesięcy niemowlę ma bardzo krótkie cykle senne z coraz to nowymi fazami marzeń. W ich trakcie jego mózg jest bardzo aktywny, a ciało jest w ruchu. Chce mu się pić lub też trzeba je przewinąć. Dlatego się budzi. To całkiem normalne. Zwłaszcza w pierwszych latach życia nie ma na to stuprocentowo pewnego sposobu. Niektórzy rodzice także nocą wolą być blisko swojego dziecka. Bela schläft bei mir im Bett. Hängt damit zusammen, dass der Bela noch gestillt wird, auch in der Nacht gestillt wird. Er schläft bei mir, mit mir zusammen in einem Bett. Przebudzenie często sygnalizowane jest dziwnymi odgłosami. Mają one znaczyć, to ja, czy jest tu ktoś jeszcze? Niektórym maluchom udaje się zasnąć ponownie samemu i bez środków pomocniczych. Często pomaga rożek kołderki, przytulna chusta lub smoczek. Innym pomaga znajomy głos. To uspokaja. A czasem trzeba po prostu mieć trochę cierpliwości. An manchen Tagen ist es auch tatsächlich so, dass sie sich einfach dann, dass man sie irgendwie ein bisschen schreien lassen muss. Also, dass man dann merkt, irgendwie nach 2 Minuten oder sowas spätestens ist sie über ihr eigenes Krähen eingeschlafen. Wenn sie dann noch weiter schreit, dann weiß man natürlich, sie hat irgendwie was, dann geht man wieder hin. Także starsze dzieci nie zawsze zasypiają bez kłopotów i nie zostają też chętnie same. Tu pomóc może tylko powolne przyzwyczajanie do wieczornego rytuału. Dass wir halt den Kindern nach dem Abendbrot einen Schlafanzug anziehen, dann werden die Zähne geputzt und dann gehen wir in die Zimmer entsprechend, lesen Bücher oder wenn sie halt mal keine Lust haben, ein Buch zu lesen, wird noch ein kleines Spiel gespielt und dann werden sie ins Bett gelegt, die Kinder. Und ganz klassisch sozusagen wird einfach Gute Nacht gesagt, dann werden die Gardinen zugezogen und dann verlassen wir den Raum. Und dann schlafen die Kinder in der Regel auch von alleine ein. Utrwalone przyzwyczajenia i spokojny schyłek dnia pomagają w przejściu do nocnego spoczynku. Rozbieranie, mycie, czytanie przed snem, przytulanie, zaciąganie zasłon. Wszystko to w ściśle ustalonej kolejności, żeby dziecko zapamiętało sobie, teraz jest czas na sen. Schlafen technisch geht es entweder mit der Spieluhr ganz gut oder die schlafen bei uns im Bett ein. Najlepiej jest okazywać możliwie jak najmniej zdenerwowania i zainteresowania. Dziecko powinno mieć poczucie, że teraz na jakiś czas zapanował spokój. Drzwi pozostają uchylone. Do pokoju wpada światło. Dzięki temu dziecko nie ma poczucia, że zostawiono je samo w ciemności i rozpoznaje znajome dźwięki, takie jak szczęk naczyń czy muzyka. Być może jednak słyszy jedynie chrapanie swoich rodziców, którzy wyczerpani zasnęli na kanapie. Muzyka.